Hej, czyli witajcie, ja jestem Kacper, a w dzisiejszym odcinku obiecany remont C330 oraz będziemy musieli wywieźć resztę zboża, które już tam czeka na nas. Więc co? Na samym początku odcinka... Nie będę jednak żebrał. Więc co? My już przyjdziemy dalej. Nie opłaca się żebrać. Więc co? My przejdziemy już tutaj do remontowania naszej C330. Najpierw pasowałoby ją odmalować. Więc wyłączamy silnik, żeby nie zepsuć nic. A zepsuć to ja wszystko potrafię. Naprawiamy ją i oto nasza nowa 30. No, taki ładny kolor. Ale ja go chyba zmienię na jakiś inny. Uwaga. Proszę, siedzenie. Z pokrowcem. My chyba jednak weźmiemy nowe. Wymienione. Korpus zostawmy niebieski, ale tak to przemalujmy na czerwono. No i od razu lepiej. Maska stara. O, taką maskę wymienimy, kratę po prostu. Trójkąt. No, trójkąt musi być. Wzmocnienie butników się i tak przyda. Kierownica dwupunktowa. My wymienimy na trzypunktową nową. Filtr powietrza też jest stary, więc trzeba wymienić na nowy. No i od razu ładny taki. Ośka przednia wymienimy na nową, żeby się nam ciągnik nie zerwał. Kompresor dodany. Hydraulika. Hydraulika się zrobi. Konfiguracja silnika, silnik ulepszymy na C330 i ustawienia kół, rolnicze bez obciążniku, a ja wezmę z obciążnikami na środku. Kabina, czy się opłaca właśnie kabinkę jakąś, łóżki, co tu mamy jeszcze? Puszki i inne takie głupotki. O, naglaka weźmiemy sobie. Znaczek C328. O, światła tylne. Wymienimy też na nowe. Nowe światła C330. Będą od C360. Są jeszcze jakieś? No, weźmiemy te. I uwaga, bo właśnie patrzycie na kompletnie nową wersję. Jeszcze tylko zapomniałem jednej rzeczy ustawić, a mianowicie spagowałem to. Dosłownie jak grę spagowałem tym ciągnikiem. Dobra. Powoli, powoli. Musi się gra przyzwyczaić. No spokojnie, spokojnie. Co ja tu jeszcze miałem? Chyba nic. A, kolor komina zmienić na czarny. Trzeba kopciucha zmienić. Czy chcesz kupić za zero? Tak. I to jeszcze jak. No. Teraz nam pasuje do filtra. Jeszcze raz. O, i od razu zapala, a nie tak jak wcześniej. No co, teraz pojedziemy sobie. Mm.
No i od razu ten jakiś stary ciągnik. Ten tak kilka odcinków posłuży w stadzie i też pójdzie na sprzedaż. Jeszcze tylko trzeba go oczywiście umyć. O, i będzie piękny nowy ciapek. Papaj. Czy jak to woli. I piękny nowy papaj jest. Ja tu wsadzę ino kluczyk. O, sąsiad psa zostawił, biedek. Biedny pies. Uciekł mu. Sam Androja dalej stoi. Paliłem mu ciągnik jak coś. Okej. I na razie schowamy tu gdzieś. No pięknie. Teraz trzeba ten ciągnik jakoś. Ale się dźwięki załadowały szybko. Dobra, zobaczmy status ciągnika. No jest całkiem dobra kondycja. Więc za 3000 może pójść. Ale ja bym proponował za 5000, bo na pewno ktoś będzie chciał licytować, to znaczy negocjować. Dawa, tu trochę, trzeba, pięknie. Tutaj też. Dobra, tylko jeszcze mamy, o, na masce, nie mogę przegapić. Dobra, jeszcze mamy. No jeszcze tutaj ten skrawek mi został. Jeszcze tu z tyłu i będzie. No, ciągnik jest na sprzedaż. Nie, tylko żeby on się nie ugłocił za bardzo. No bo jak to tak? Ugłocony sprzedać? Jeszcze będą chcieli się negocjować. Halo. Okej, nie mogę tak robić, ale ja go tu umyję jeszcze na szybko. Dobra, znowu się musi umyć. Dobra, uwaga, bo go w ogóle nie widać zza pyłu. Czemu w ogóle buty z niego nie schodzi? Uwaga, za pyłem się schowa. No, piękny ciągnik na sprzedaż. Klasyka polski
zwykle do niemieckiej motoryzacji. I za chwilę będzie trzeba trzecią przyczepę kupić. Ogólnie lecimy po 100 subskrypcji, więc polecam subskrybować, bo na pewno jakiś specjal się pojawi. Myślę, że mogę też nowy jakiś vlog zrobić, zależy kiedy to będzie też. Najlepiej jakby w piątek w sumie. Więc na pewno coś się pojawi. Jak bylibyście się zainteresowani czymś w postaci vloga lub wpiszcie w sumie swoje pomysły. Dobra, teraz jeśli chodzi o tego John Deere'a, to jedziemy. My wywieziemy chyba w dzisiejszym odcinku pierwszą kubkę, bo ona taka mniejsza jest. Bo to by było w sumie ciekawe. No bo, dobra, ile? Tak mało. No dobra. Ile my tam mamy ton? Całkiem sporo, więc... Dobra, ja mam pomysł. Przewieziemy to pociągiem. Dobra, teraz tylko przyspieszę trochę, pasowałoby. Dobra, ty mi jesteś potrzebny. No chodź, potrzebujemy cię w naszym składzie. No chodź, potrzebujemy cię. Nie wstydź się. Złożony do końca. Na pewno lepiej niosło. Teraz trzeba nauczyć się obsługi.
A mianowicie, czego to ma iść? Nie chcę kolejnego pasa kupować, tylko po to, że tu nie idzie. A my go nie potrzebujemy. W składzie to trzeba go dnepca. Jest, bo w sumie czemu nie? Zaawansowane opcje. Ja podjadę tutaj. O, działa. W sumie to może przyczepę. Ciągi.
bo teraz to raczej i zaczyna, więc... To zrobić tak. Jest strata. Dwa. Właśnie nocą wrzucił odcinek. Więc wiem, co będę robił, jak podczas montażu. Oprócz siedzenia i montowania, będę sobie oglądał. Dobra, jedziemy szybko, szybko, szybko. Powiedzmy, że jestem pociągiem.